Cześć, to Rafael, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, dosłownie kilka minut temu na oficjalnym kanale gry Brawl Stars został opublikowany nowy Brawl Talk. I powiem wam tak, zmian jest naprawdę mega dużo, ta gra już nigdy nie będzie wyglądała tak samo. Więc oglądajcie film do samego końca, bo dowiecie się naprawdę o wielu nowych rzeczach. Ale na samym początku konkurs. Konkurs na nowy skin do Groma. Frankenstein Grom. Do rozdania będę miał dla was aż 6 skinów, które będę rozdawał co dwa, co odcinek. Jeżeli chciałbyś zgarnąć taki skin do Groma, loguj się do gry Brawl Stars, wpisuj kod Farel do sklepu i w komentarzu napisz hashtag Frankengrom giveaway. Z okazji nowego sezonu ja jeszcze do każdego zwycięskiego skina dorzucę coś od siebie, a dokładnie kod PST o wartości 30 zł. Więc bierzcie udział w konkursie, zostawiajcie łapeczki w górę, jeżeli wam się podoba nowa aktualizacja, no i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Na początku filmu widzimy Paulę, przebraną za nowy Halloweenowy skin do Penny oraz Daniego, który jest przebrany za ikonę wyposażenia z przekreślonym napisem podczas budowy, co może nam sugerować, że wraz z nową aktualizacją właśnie ten element gry zostanie zmieniony. Obydwoje znajdują się gdzieś głęboko pod ziemią i szukają imprezy Halloweenowej. Po chwili słyszą pewien hałas. Paula świeci latarką przed siebie i przed jej oczami znajduje się Ryan, przebrany za Shopa Pracza, który grzebie w śmietniku. Po chwili Dany zostaje zaatakowany i znika. Nowy sezon będzie nazywał się Stacja Duchów. Na samym początku dowiadujemy się, że z okazji Halloween został stworzony specjalny turniej, w którym można wygrać skin do Brocka, Zombie Brock. Jeżeli wam się nie powiedzie w turnieju, nie martwcie się, później ten skin będzie dostępny w sklepie za gemy. Ja na pewno wezmę udział w turnieju i wezmę też do swojej ekipy Szaka, więc jeżeli chcielibyście obejrzeć taki film, jak przechodzimy ten challenge, zostawcie łapkę w górę. Grom dostaje kolejny okazjonalny skin, którego możecie zgarnąć w dzisiejszym giveawayu. Coletka też otrzyma nowy skin Inspektor Colette. Generalnie na dniach pojawi się nowy film, gdzie przetestujemy sobie wszystkie nowe Halloweenowe skiny, zobaczymy jak działają ich animacje i ocenimy je w skali od 1 do 10, więc przygotujcie się na taki film. Do sklepu też powrócą zeszłoroczne skiny Halloweenowe, więc jeżeli w zeszłym roku nie udało wam się nic kupić, no to w tym roku macie szansę kupić sobie coś strasznego. No i pamiętajcie oczywiście o kodziku Farel, będę mega wdzięczny. Penny dostaje mega fajnego skina, który nazywa się Trash Panda Penny. Trash Panda jest to takie określenie na Shopa Pracza za granicą, czyli taka śmieciowa panda. Jestem mega ciekawy, jak oni to przetłumaczą na polski. Penny teraz strzela swoją oderwaną ręką w przeciwników. A o co chodzi z Shopem Praczem? Nie mam pojęcia, ale niedługo się dowiemy, bo będziemy testowali tego skinka. A teraz poleci intro zapowiadające nowego zadymiarza. Nowy zadymiarz nazywa się Buster. Kieł razem z Busterem malują ścianę na zielono i odgrywają sceny z popularnych filmów akcji, takich jak Agent 007, Indiana Jones, Kill Bill, Matrix, Rambo, Thor i Ghost Rider. Czyli nowy zadymiarz jest totalnym szefem albo jest po prostu dobrym aktorem. Buster jest dobrym kumplem Franka. Ich podstawowe ataki są bardzo podobne, ale trochę się różnią. Buster im bliżej jest swojego celu, tym większe obrażenia zadaje. A jego super atakiem jest tarcza, która odbija i blokuje ataki. Ale nie blokuje ataków z góry, więc musimy uważać na wszystkie postacie rzucające. Mortar Penny oraz rakiety Janet. Jak ukończymy cały karnet bojowy, otrzymamy nowy skin do Bustera, czyli Buster Piła Łańcuchowa. No i chyba tego nikt się nie spodziewał, aż przebrany za piec do wypiekania pizzy. Kto na to wpadł? Wygląda naprawdę mega zabawnie, a jego ultimate atak to małe kawałki pizzy w kształcie myszek. Janet teraz zostaje pilotem myśliwca, GeForce Janet, ubrana w kask i skórzaną kurtkę. Czyli ten skin to taki kierowca bombowca, tak można to ująć. Squeak jak zawsze nie przestaje zaskakiwać i dostaje kolejny dziwny skin, Rambo Squeak. Jeden z lepszych skinów uważam w tym sezonie i na pewno sobie go kupię, bo jest przekomiczny. A teraz moi kochani, wszyscy robią fokus, skupcie się, ważne info. Na początku grudnia dostaniemy informację o nowej skrzynce, która zostanie dodana do gry i będzie nazywała się Omega Box. Dlatego właśnie z tej okazji Daryl dostaje nowego skina. Wy oczywiście moi kochani dajcie znać w komentarzu, jak myślicie, co będzie wypadało z takiego Omega Boxa. Mi się wydaje, że z tej skrzynki będziemy mogli trafić gwarantowanego losowego zadymiarza. Byłoby to na pewno mega fajne, na pewno by to ułatwiło grę wielu osobom, którym na przykład brakuje jednego albo dwóch zadymiarzy, a już otworzyli wiele, wiele megaboxów. Ja oczywiście kupię wszystkie oferty z Omega Boxami, nawet jak będę miał odblokowanych wszystkich zadymiarzy i zobaczymy sobie, co z takiej skrzynki może wypaść, chyba że będzie ona po prostu dla mnie niedostępna. Jeżeli jaracie się, że zostanie dodana nowa skrzynka, zostawcie łapkę w górę. A teraz omówmy sobie kolejną wielką
wielką zmianę w grze. Wszystkie wyposażenia oraz złom zostaje usunięty na zawsze. Wasze tokeny wyposażenia i złom zostanie zamienione na złoto, a jeżeli będziecie mieli go wystarczająco dużo, będziecie mogli kupić sobie od razu nowe wyposażenie. Pamiętajcie, że pierwsze wyposażenie jest zawsze darmowe. Wyposażenia będą teraz dostępne w trzech wariantach: super rzadkim, epickim i mitycznym. Super rzadki i epicki będą dostępne dla każdego zadymiarza, a mityczny będzie dostępny tylko dla jednego. Nowe mityczne wyposażenia będą wprowadzane do gry co aktualizację. Więc moi kochani, robi się naprawdę ciekawie, ponieważ do gry zostaną dodane mityczne wyposażenia, które będą dostępne tylko dla jednego zadymiarza, więc ogólnie 60 nowych wyposażeń i wyobraźcie sobie, że inne postacie nie będą mogły tego wyposażenia na siebie założyć. Więc można powiedzieć, że to będzie dodatkowy jakiś jakby star power, gadżet, coś takiego. Nie wiem, jak będzie to wyglądało, już nie mogę się doczekać. Kolejna zmiana, która na pewno poprawi rozgrywkę w grze. Zostaje dodany system raportowania graczy. Każdy z nas pamięta sytuację, jak ktoś intuicyjnie niszczy nam mecz, albo stojąc w miejscu, albo kręcąc się przy innym graczu, teamując się. Teraz to się zmieni. Po każdym zakończonym meczu, jeżeli ktoś ginął specjalnie lub będzie nieaktywny, będziemy mogli go zgłosić. Więc moi kochani, ja to odbieram w ten sposób. Jeżeli będziesz niegrzeczny, będziesz specjalnie trollował, psuł gierkę, to będziesz dostawał raporty. A później osoby, które są często raportowane, będą grały tylko w gronie raportowanych osób, więc ta gierka w ogóle wam się nie będzie kleić. A wszyscy ludzie, którzy są lojalni, grają fajnie i chcą się bawić, grając właśnie w grę, będą trafiali do grupy osób, którzy są rozsądni, tak bym to nazwał. Od 25 do 27 listopada odbędą się Mistrzostwa Świata w grze Brawl Stars i najlepsze drużyny zawalczą o $1 000 000. A wy dzięki oglądaniu Mistrzostw Świata będziecie mogli zdobyć wściekłą tarę wraz ze sprayem oraz pinami. A na stronie event.brawlstars.com znajdziecie dodatkowe info. Do gry zostaną dodane jeszcze takie małe aktualizacje, które na pewno urozmaicą grę. Teraz będziemy mogli zastąpić pieniądze gemami i kupić sobie różne rzeczy. Star Powery i gadżety będziemy mogli kupić bezpośrednio za golda. Więc mnie osobiście bardzo to cieszy, bo golda zawsze mam za dużo i nie wiedziałem, co mam z nim zrobić. Do gry ze znajomymi zostanie dodana funkcja klonowania postaci. Złom i tokeny wyposażenia zostały usunięte z gry, więc teraz będziemy dostawali więcej monet ze skrzynek. Od przyszłej aktualizacji będziemy mogli zagrać mecz przeciwko botom i przyjaciołom za dymiarzem, którego nawet nie mamy. Więc będziemy mogli sobie w jakiś sposób go przetestować. Jak widzicie, Supercell stawia na duże zmiany. Mam nadzieję, że te zmiany wam się podobają. Ja sam osobiście mega się jaram i fajnie, że wy, gracze, którzy nie mają wszystkich odblokowanych zadymiarzy, będą mogli sobie teraz pograć, przetestować nowego zadymiarza jeszcze zanim go odblokują. Ja sam osobiście jaram się na te zmiany i uważam, że na pewno urozmaici oraz poprawi nam to rozgrywkę. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę, bierz udział w konkursie na Groma, napisz w komentarzu hashtag FrankenGrom Giveaway. Wpisujcie kodzik Farel do sklepu, bo to jest też wymagane, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!